dzisiaj wieczorem i tak jak obiecałam Wam ostatnim razem we vlogu, postanowiłam, że zrobię dla Was film odnośnie pielęgnacji. Opowiem Wam o kosmetykach, pokażę Wam produkty, które bardzo dobrze się u mnie sprawdzają, o pewnych rytuałach, które zaczęłam u siebie wprowadzać i które przynoszą efekty, ale też opowiem o zabiegach poniekąd, które u siebie zastosowałam, a pojawiło się coś nowego. Co prawda nie mogę mówić o konkretnych wyrobach, produktach, zabiegi, pielęgnacja i jeszcze jedna rzecz, która w sumie wydarzyła się dziś. Jest to coś super świeżego, czyli słuchajcie, zdecydowałam się na makijaż permanentny brwi po raz kolejny. Odświeżyłam i od tego tematu sobie zaczniemy. To jest mój trzeci zabieg permanentny brwi. Za pierwszym razem wykonywała go zupełnie inna dziewczyna. Za drugim razem właśnie Magda. No i teraz po niecałych 2 latach zdecydowałam się na dopigmentowanie, na uzupełnienie, na odświeżenie, dlatego że czułam i wiedziałam, że tego potrzebuję. Dlatego, że ten pigment już bardzo zanikł i za każdym razem już musiałam dosyć mocno domalowywać kredką te brwi. I też chociażby będąc bez makijażu gdzieś tam na basenie, widziałam, że te brwi są takie niewyraźne, są bardzo takie miękkie, rozmyte, zbyt płynne, że nie mają takiego konturu wyraźnego i stwierdziłam, że okej, to chyba jest ten moment i wybiorę się na odświeżanie tych brwi. Kolor idealny, który pasuje moim włosom, kształt. To jest w ogóle metoda ombre, o czym nie wspomniałam, tak, więc to jest ombre. I tak jak mówię, to jest totalnie świeży zabieg, który wykonałam i jeszcze dziś, także te brwi będą tak naprawdę dochodzić do siebie. Ta skóra od spodu jest zaróżowiona, więc tak nie do końca też ten kolor tych brwi jest wyraźny i taki jak być powinien. Więc te brwi będą jeszcze dochodzić, ten pigment prawdopodobnie osłabnie, będą pojawiać się stróbki, skóra będzie się złuszczać, więc mam to na uwadze, że te brwi za jakiś czas i tak będą jeszcze inaczej wyglądały, chociaż na świeżo też mi się bardzo podobają, gdzie tak naprawdę mój makijaż na ten moment jest już bardzo nieświeży, gdzieś już nie mam korektora, bo byłam tak naprawdę zmywana. Ale czuję, że jak jutro zrobię taki świeży, pełny makijaż, to wszystko będzie przepięknie wyglądało. Makijaż permanentny brwi. Mamy odświeżenie. Kolejna rzecz to jakiś czas temu zdecydowałam się na 2 zabiegi. A to też dlatego, że dawno nie byłam. To jest odpowiedni moment, w sumie mamy jesień. To jest odpowiedni moment na różnego rodzaju zabiegi na buzię, kiedy nie mamy mocnego słońca. Jeśli ktoś musi, tylko potrzebuje i powinien nakładać SPF, to oczywiście przez cały rok, ale ja akurat jestem osobą, która niekoniecznie przypada za nakładaniem filtru każdego dnia, nie robię tego. Natomiast no nie robię tego. Zwyczajnie. Nie muszę tego robić, nie trzeba, ale jeśli oczywiście ktoś chce, bo ostatnio był taki trend, wręcz taki nachalny, że trzeba nakładać SPF, bo wtedy skóra, no wiadomo, no skóra wtedy mniej się, wolniej się starzeje, no bo mniej jest narażona na działanie promieni słonecznych. To fotostarzenie jest spowolnione dzięki temu, że stosujemy wysoki filtr i chronimy swoją skórę przed tym słońcem. SPF, jeśli już sięgam, to najczęściej jak jestem na plaży konkretnie z celem gdzieś tam, żeby się zarumienić, opalić i tak dalej, jestem wystawiona na mocne działanie słońca, wtedy chronię się filtrem, ale nie stronie od słońca jakoś mocno. Wiecie, we wszystkim trzeba zachować proporcje, równowagę i balans. Zdecydowałam się na stymulator tkankowy, czyli na coś, co wcześniej też już stosowałam. Też sięgnęłam po stymulator tkankowy, ale
innego wyrobu. Teraz zdecydowałam się na coś zupełnie nowego, ale to jest taki stymulator, który należałoby wykonać seriami. Ja póki co miałam tylko jeden zabieg i tak sobie myślę, że nawet by się przydałoby zrobić drugi, nie zaszkodziłoby absolutnie. Natomiast też zdecydowałam się na coś zupełnie nowego, a mianowicie botoks. I mam zastosowany botoks na lwie zmarszczki i zmarszczki poprzeczne czoła. Na początku mi się wydawało, że trochę się bałam, szczerze mówiąc, bo robiłam to po raz pierwszy i tak naprawdę szłam z zamiarem, aby zrobić botoks na lwią zmarszczkę. A efekty są zauważalne, są zauważalne już czuć od razu, ale takie stuprocentowe efekty są zauważalne od 1 do 2 tygodni. I tak jest właśnie w moim przypadku i to jest niesamowite. Jeśli chodzi o pielęgnację, to słuchajcie, no mamy wieczór, więc zabieram się za demakijaż, więc przejdziemy sobie przez pewne kroki. Tak, i skoro mam dzisiaj wykonany makijaż permanentny, to postaram się być dzisiaj delikatna i zacznę sobie od płynu micelarnego, tak żeby zmyć makijaż naokoło brwi, żeby ich po prostu nie ruszać. Tutaj tak z samego rana miałam zrobiony pełny makijaż twarzy, oczu, po prostu później po południu wybrałam się, w sumie to się trochę nawet urwałam z pracy. I wybrałam się na ten zabieg, więc byłam tam w pełnym makijażu. No i teraz muszę wszystko zmyć, to co mam naokoło. I tutaj mam płyn micelarny z Garniera. On jest bardzo dobry, delikatny, w sensie delikatny dla oczu. Nie szczypie, nie podrażnia, nie uczula, przynajmniej mnie. I bardzo dobrze zmywa przynajmniej tę najgrubszą warstwę makijażu. Ale chciałabym też bardzo spróbować mezoterapii igłowej na okolice pod okiem, na delikatną okolicę tutaj pod okiem. Też nigdy nie miałam okazji z tego korzystać, a chętnie też bym spróbowała. I tak myślę, że dzisiaj sobie zrobię peeling ust, tak żeby pozbyć się nadmiaru suchych skórek. Raz na jakiś czas robię coś takiego. I dzięki temu też matowe pomadki lepiej wyglądają na ustach. Usta nie są tak przysuszone, nie są spierzchnięte, a pomadka, w ogóle usta, skóra na ustach wygląda niesamowicie gładko i skóra wygląda na taką bardziej nawilżoną. I zanim przejdę do pełnego demakijażu, a mam tutaj piankę od Yumi, która jest no, skuteczna, bo fajnie domywa makijaż, to przecieram brwi jeszcze wacikami nasączonymi wodą, które w sumie dostałam w pakiecie. Tutaj mam też masełko, które z kolei mam zastosować po 3 dniach, no bo wtedy skóra brwi będzie się przesuszać, będzie się łuszczyć i będzie odpadać delikatnie, więc wtedy prawdopodobnie właśnie mam delikatnie tak nawilżać tym masełkiem, który tutaj otrzymałam po 3 dniach. I resztę buzi domywam pianką myjącą od Yumi. To jest pianka głęboko myjąca do twarzy. Bardzo dobrze rozpuszcza makijaż, fantastycznie domywa i oczyszcza skórę. Bardzo ją lubię. Tak jak wspomniałam, bardzo lubię peeling ust. To jest akurat balsam i masło. A tu mamy skrab. Dobra. I tak jak wspomniałam, ja bardzo lubię raz na jakiś czas robić peeling ust i tutaj mam od Recipo taki mały skrab do peelingu, więc tym się teraz zajmę, a potem przejdziemy do twarzy. I mój pierwszy krok jest taki, że bardzo często lubię sięgać po coś, co jest super lekkie. Coś, co w pierwszej chwili odświeży i nawilży moją skórę. Więc albo Basic Lab, tutaj mamy tonik w sprayu, i który rozpyla delikatną mgiełkę płynu. To jest primer tonizujący do skóry naczynkowej i wrażliwej. Bardzo fajnie, szybko to się wchłania.
Albo mamy Eveline, który ma lekko taką żelową formułę, ale jest bardzo leciutki. I to jest odbudowujący tonik Essentia. Tutaj mamy peptydy miedziowe. Peptydy, które też są odpowiedzialne za produkcję kolagenu w skórze, elastyny. Peptydy, które mają działanie regenerujące. Bardzo to lubię, to jest w ogóle niesamowicie też wydajne. Ja używam tego, mam wrażenie, już kilka dobrych miesięcy, a mam zużycie nieco więcej niż połowę. Jest to niesamowicie wydajne. Więc wstrząsam wszystko. I nakładam na buzię. To ma też takie super działanie kojące, lekko chłodzące i fantastycznie też pachnie. Dobrze, i jak mamy coś takiego, to możemy przejść do masażu. Po pierwsze, mam tutaj też Eveline, taki witaminowy serum pod oczy z metalową kuleczką. Więc słuchajcie, to jest bardzo przyjemne tak z samego rana. Jeśli ktoś cierpi na opuchnięcie, ma worki pod oczami, ma opuchliznę zaraz po powstaniu z łóżka, no to fajnie jest poświęcić chwilę i zrobić sobie taki przyjemny relaks, masaż właśnie takim produktem. Nie tylko rano, jeśli ktoś ma więcej czasu wieczorem, to oczywiście wieczorem, tak jak właśnie ja to robię teraz. Warto pamiętać też tutaj o okolicy przy nosie, bo tutaj ta okolica jest, tak mam wrażenie, dosyć unerwiona. I jak tutaj wykonacie odpowiedni masaż, to buzia zaczyna się lekko rozluźniać, albo chociażby ta okolica wokół oczu tak zaczyna się rozluźniać. I skronie, czoło, no bardzo przyjemne to jest. Więc tutaj okolice nosa również, nie tylko pod samym okiem, tylko próbujcie sobie tak o, wszędzie naokoło, również powieka górna. Jeśli nie coś takiego, to mam tutaj roller tego typu do masażu twarzy i tutaj mamy taką mniejszą część do masażu okolicy pod okiem. No i olejek Mohani Skwalan. Zauważyłam, że skwalan bardzo dobrze nawilża, regeneruje moją skórę. Stosuję wyłącznie na noc. Pod makijaż to się nie nadaje, bo to jest tłuste, więc makijaż może się zważyć, może nie mieć takiego krycia, może się rozwarstwiać, może się po prostu szybciej ścierać i wyświecać. Na noc, na wieczór, jako taki regeneracyjny olejek, serum, idealnie. No i można przy okazji też wykonać sobie tutaj, słuchajcie, masaż buzi, no bo mamy lepszy poślizg, więc lepiej nam się będzie pracowało tego typu narzędziem. No i tutaj te kamienie, ja już nawet dobrze nie pamiętam, jaki tutaj jest kamień. Czy jakiś kwarcowy, czy jakiś. Tego typu narzędzie też fajnie działa właśnie na opuchliznę, na buzi, bo ma działanie chłodzące. No i taki drenaż, masaż, drenaż limfatyczny pobudza krążenie i sprawia też, że skóra jest poddana stymulacji, pobudza do produkcji kolagenu, elastyny, jest jędrniejsza, lepiej wygląda. Tylko trzeba to wykonywać regularnie. Tutaj trzeba wszystko rozmasować. Kiedyś tego nie miałam, teraz mam. No i trochę muszę z tym walczyć. Poniekąd to genetycznie zupełnie, więc od niektórych rzeczy nie da się uciec. Nie da się ominąć. Więc tak, no te worki pod oczami to tak trochę genetycznie, no ale też wiek. Trochę też wydarzenia życia, emocje, stresy, to potem wszystko wychodzi, prawda? No i to tak właśnie jest. I teraz mi wyszło, mam wrażenie, że kurczę, tak z miesiąca na miesiąc, no w przeciągu roku bardzo dużo się zmieniło i mam wrażenie, że to widać na mojej twarzy. To takie zmęczenie, przemęczenie, przepracowanie, emocje, stres,
Mam wrażenie, że to u mnie widać, nie? Że jest zupełnie, kurczę, inaczej. Więc walczę z tym. Więc niech nikogo nie dziwi, że próbuję, używam, stosuję, no bo walczę z tym. Każdy sobie radzi jak może. Jest to przyjemne, nie da się ukryć, jest to przyjemne, chłodzi i mam wrażenie, że przynosi mi efekty, jak tak, wiecie, sobie człowiek rozmasuje tę okolicę. Oczywiście jest też mnóstwo filmów na YouTubie, w jakim kierunku poruszać tym narzędziem. No tak, a propos jeszcze czoła i tego botoksu, to przez to, że to czoło się mniej rusza, to w sumie no nie mogę powiedzieć, że w ogóle, bo jeszcze tam trochę się rusza, no to i tak widzę taką zmianę, że to czoło, te zmarszczki, które już mam, są bardziej wygładzone. Nie są tak wyraźne, bo wiecie, ta skóra się nie ugina i to botoks ma działanie prewencyjne, czyli zapobiega tworzeniu się nowym zmarszczkom, a te, które już są, one się wygładzają i nie pogłębiają na pewno. Także tak, jeśli ktoś mi powie, że mu młodości nie da się zachować, nie zgodzę się z tym. Starzenie jak najbardziej można spowolnić, z tym się zgadzam. Zresztą jest tyle przepięknych kobiet, słuchajcie, po 50 roku życia, które wyglądają fenomenalnie. Nic, tylko po prostu podziwiać, pogratulować. Ja lubię patrzeć na piękne kobiety. A wiecie, wszystko jest dla ludzi, więc jeśli mamy okazję z tego skorzystać, to czemu nie? Wszystko jest dla ludzi, tylko wiadomo, w odpowiednim umiarze, z głową, z rozsądkiem, stopniowo. Wszystko jest dla ludzi. A skwalan jak dla mnie ma też działanie niezwykle łagodzące. Mam wrażenie, że rano, kiedy się budzę, to skóra jest mniej zaczerwieniona, więc polecam niesamowicie osobom, które mają cerę suchą, naczynkową i wrażliwą, bo niesamowicie koi, regeneruje, silnie regeneruje. Też stawiajcie na peptydy i na ceramidy. To są takie substytuty, takie składniki, półprodukty, składniki w kosmetykach, na które ja sama zwracam uwagę. Kwas hialuronowy, trychaloza, też bardzo lubię. Trychaloza ma silne działanie nawilżające. Kolejna rzecz, którą uwielbiam stosować, to płatki pod oczy. I nakładam nałogowo, namiętnie i bardzo lubię te od Sers & Love. Szczególnie zielone i różowe. Nawilżają skórę pod okiem. Teraz sobie nałożę te zielone, czyli to jest wersja ogórkowa. Można też te płatki, te pojemniki włożyć sobie do lodówki. Wtedy poczujecie takie silne uczucie chłodzenia pod okiem. No i słuchajcie, ja z tymi płatkami i od rana, i wieczorem przed pójściem spać, czasami nawet z tymi płatkami trenuję, więc przez cały trening mam je pod oczami. Czasami noszę je chwilę, na krótko, czasami na długo, nawet godzina. Jest też tak, że na przykład jedne płatki ściągnę, to zaraz nakładam kolejne, więc nawet czasami robię sobie takie dwa zabiegi, można to określić pod rząd. Ale namiętnie. I od rana, i na wieczór. I stosuję przeróżne, ale jeśli chodzi o te moje ulubione, no to ogórkowe i właśnie te różowe od Sers & Love. Bardzo fajne są. No i też ładnie wyglądają, fajnie się prezentują. Wiem, że niektóre osoby nakładają tą węższą częścią od środka, natomiast mi w ten sposób jest wygodnie. Jakoś tak. No tak, tak wolę. Czy zjeżdżają? Na początku, jak są bardzo mocno nasączone tymi płynami, no to tak, zjeżdżają, ale po chwili one gdzieś tam
się zatrzymują. Jak trochę podeschną, no to one trzymają się później tej skóry, więc to zależy. Myślę, że to zależy właśnie od nasączenia. Jak mamy to, ja te płatki sobie zostawiam, nawet przez taki dłuższy czas. I myślę, że na wierzchu usta balsam od Recibo, też zamknięty w takim małym szklanym pojemniczku, zupełnie jak peeling. Dodatkowo, bo oczywiście mam tutaj olejek, który i tak wylądował na ustach, ale ja lubię jeszcze tak dodatkowo podkręcić to nawilżenie balsamem. Bardzo fajnym kremem jest też Samarita. Natomiast tutaj mam taką miniatureczkę, która mi się kończy. Więc nie wiem, czy dzisiaj sobie nawet tej miniaturki zupełnie nie zużyję. Nałożę sobie na resztę twarzy, ale genialny jest ten krem. Bardzo mi się podoba. Jest taki konkret, właściwie też fajny pod oko. Dzień zaczynam od płatków pod oczy Sersan Love, tych różowych. Skóra pod oczami już mi się trochę nawilżyła. Wczoraj wieczorem też w sumie miałam płatki pod oczami. Teoretycznie to niecodziennie te płatki lądują na buzi. I teraz kolejna rzecz. To jest samoopalacz, który też już Wam polecałam wiele, wiele lat. Samoopalacz Lavera z naturalnym składem. Samoopalacz, który jest tak naprawdę z przeznaczeniem do całego ciała. Jest też wersja z przeznaczeniem do twarzy. Natomiast ja używam tego do ciała. Równie dobrze sprawdza się u mnie na buzi. Mnie nie zapycha. Jest to, jak dla mnie, jeden z mniej śmierdzących samoopalaczy. Czasami nakładam go wieczorem przed pójściem spać, a czasami w sumie z samego rana, bezpośrednio przed makijażem. Jest też wydajny. Tak jak mówię, ja używam tylko na buzie, jeśli chodzi o ten samoopalacz. A że mamy jesień i skóra blednie, no to lubię sobie dodać koloru. Ja zdecydowanie wolę, jak buzia jest bardziej opalona, więc trochę na policzki i na szyję. Jeśli chodzi o brwi, to skóra już zaczyna się powoli złuszczyć. Kocie. Skóra jest taka dosyć sucha i lekko swędząca, ale nie jakoś tak natarczywie. I póki co dalej to ładnie wygląda. Trochę zaczynam podkreślać je kredką, tak żeby wyrównać sobie kolor. I jeśli nakładacie samoopalacz na buzię i na szyję, to też pamiętajcie o tym miejscu tutaj za uszami, bo jak robi się kitkę, ściąga się włosy do tyłu, to tutaj nagle się okazuje, że ta część skóry gdzieś tam z tyłu jest bledsza i to się odznacza. My tego nie widzimy, bo nie widzimy siebie od profilu czy tam od tyłu, więc pamiętajcie o tym. Tak, zacznę od bazy Eveline Better Than Perfect, która ma właśnie kolorek w sobie. Polubiłam się z tą bazą, bo ona ładnie wyrównuje kolorek skóry i ukrywa zaczerwienienia, pajączki. No i ma działanie też wygładzające, więc robi takiego photoshopa na buzi. Bardzo przyjemny produkt. Nawet jeśli nie przypadacie za podkładem, a chciałybyście sobie wyrównać kolor skóry, a jednocześnie ją wypielęgnować, nawilżyć, ale nie chcecie efektu świecenia, no to taki krem koloryzujący. Myślę, że to jest mega fajny pomysł. Ona też szybko zastyga na buzi i sprawia też, że ta skóra jest taka bardziej matowa.
nic się tutaj nie ślizga, ani nie klei. Dobra, podkład standardowo Elever, korektor Lovely, No More Dark Circles, więc myślę, że te kroki sobie pominiemy, bo wiele razy już pokazywałam, jak to robię. I tak oto mamy przygotowaną bazę i pod oko będę teraz używać pudru Eveline Better Than Perfect, coś takiego, w takim małym plastikowym pojemniczku. I to tylko pod oko leci, tak żeby utrwalić korektor i wygładzić tę okolicę. A na resztę buzi nałożę KWD Beauty, który jest właśnie w pięknym, żółtym odcieniu. Bronzer. Jeśli chodzi o bronzer, to powiem Wam, że szukam czegoś zupełnie nowego i potrzebuję czegoś, co ma nieco cieplejszy odcień. Bronzer, którego do tej pory używałam, to był Vibo Beach Cruiser w odcieniu 02. Natomiast zauważyłam, że on wygląda dosyć brudno i tak chłodno na mojej skórze. Pomimo tego, że powiedziałabym, iż on jest taki neutralny, to jednak jak się nałoży go za dużo, albo kiedy ja jestem bardziej opalona i cieplejsza w swojej karnacji, to ten bronzer wygląda dość chłodno. No i zaczęłam to zauważać, zaczęło mi to przeszkadzać, stwierdziłam, że to no, nie jest chyba bronzer dla mnie. No i mam tutaj bronzer, słuchajcie, z palety mojej, którą stworzyłam we współpracy z marką Tune już jakiś czas temu, nawet nie pamiętam, kiedy to było. No i to jest, słuchajcie, bronzer, który jest idealny dla mnie. Ta paleta jest już mocno zdewastowana. Widać tutaj dęko zarówno rozświetlacza, jak i bronzera. No to jest, słuchajcie, bronzer, który ma odcień idealny. To był mój idealny, perfekcyjny bronzer do makijażu. I z przyjemnością znalazłabym, słuchajcie, podobny. Zresztą podobnym bronzerem, jeśli już miałabym Wam coś polecić, no bo tej palety już dostać nie można, nie można jej kupić. W ogóle chyba nie ma kosmetyków już marki Tune, tak mi się wydaje. I tutaj mamy bronzer Physicians Formula Butter Bronzer. I ja tutaj mam odcień Deep Bronzer. I to jest bardzo podobny kolor, więc gdybyście czegoś szukały i chciały podobnego bronzera do tego, który był w mojej palecie, no to ten jest, powiedziałabym, takim zamiennikiem. Natomiast, no tak jak mówię, ta paleta była limitowana, już jej nie ma, nie można tego kupić. Natomiast, no spróbuję dzisiaj nałożyć ten Physicians Formula, więc zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Natomiast, w ogóle jak to pachnie, tak kokosowo. No, ładne. To jest też mój ulubiony róż w odcieniu lekko pomarańczowym i to jest Ekocera. Odcień Mambo. Dobra, i słuchajcie, oczy i usta już zrobię poza kamerą, bo tutaj nie ma jakby nic więcej w pielęgnacji. No myślę, że dzisiaj będzie taki, przez to, że jestem wypoczęta, ten makijaż będzie taki przyjemny i świeży, więc słuchajcie, jak wszystko skończę, to wracam do Was za chwilę. Zatem słuchajcie, ja już jestem gotowa. Tak wygląda skończony makijaż. Myślę, że w większości Wam opowiedziałam, jak wygląda moja pielęgnacja. To są takie najważniejsze produkty i najważniejsze czynności, po które które stosuję, rzeczy, po które ja sama sięgam. Natomiast to jest, słuchajcie, taka pielęgnacja od zewnątrz, taka widoczna na pierwszy rzut oka. Natomiast wspomagam się jeszcze wewnętrznie i ostatnio zaczęłam sięgać po herbaty ziołowe i mieszać je ze sobą po to, by też się szybciej zregenerować, żeby się w ogóle odprężyć i zrelaksować. I zioła są ku temu też jednym z najlepszych sposobów, po prostu herbaty ziołowe. I można pić osobno rumianek, melisę, miętę. To są takie zioła, które potrafią zrelaksować,
ale też, które wspomagają działanie trawienne, chociażby jak macie uczucie pełności w brzuchu albo czujecie, że Wam się w brzuchu przelewa, to myślę, że zioła w tym przypadku są najlepszym wyborem, bo one po prostu wspomagają to trawienie i sprawiają, że nasz układ pokarmowy lepiej funkcjonuje. Zatem rumianek, tutaj mam kolejny rumianek, jest jeszcze mięta i melisa, natomiast akurat te produkty mi się skończyły. Ale chociażby w Lidlu znajdziecie sobie taką od razu pełną kompozycję takiej mieszanki, bo kupowanie w sumie herbat z osobna i wrzucanie każdej saszetki do jednego kubka, załóżmy trzech rodzajów herbat, pewnie wyjdzie nieco drożej i jest to bardziej kosztowne, aniżeli zakup może takiego gotowego produktu, gdzie znajdziecie wszystkie zioła w jednym. I tutaj chociażby jest marka Lord Nelson, melisa, rumianek, chmiel i mięta. Czyli oprócz tych, co ja wymieniłam, no to macie tutaj dodatkowo chmiel. Niektórzy jeszcze lubią sięgać po szałwie. To dostaniecie w Lidlu i to jest herbatka na spokojny i dobry sen. I ja ostatnio bardzo często właśnie przed snem lubię robić sobie takie napary ziołowe. W pracy również mam w sumie przy biurku w szufladzie zestaw herbat, czyli rumianek, melisa i mięta.